od czasów Republiki część Pałacu Dożów zajmowało więzienie. Ciasne cele stały się przyczyną chorób i śmierci wielu więźniów. Dopiero pod koniec XIV wieku udało się je przenieść, stanowiąc już pałacu. Zbudowano most, połączyć nowe więzienie z pałacem. Wyposażono go w dwa korytarze, przedzielone całej długości murem. Jeden do sal trybunału, a drugi do awodami i rozmyślacy. Mimo że nowe więzienie za kanałem funkcjonowało, w Pałacu Dożu pozostawiono 19 cel. Były ciasne, ciemne i wilgotne, więc nazywano je studniami. W innej części pałacu, koło sali tortur, mieściły się dalsze cele, ołowiane.